Już od kilku tygodni dzieci z Pelplina, ale przede wszystkim dzieci zamieszkałe na osiedlu Pulko mogą korzystać z widocznego za moimi plecami nowego parku zabaw, placu zabaw Nivea. Ponadto trwają prace związane z modernizacją dróg położonych wokół osiedla Pulko. O szczegóły i postępy w pracach zapytaliśmy burmistrza Pelplina Patryka Dębskiego. Trwają prace właśnie nad remontem ulicy Słowackiego, Pulko, ale też części, które będą związane z budową zjazdu z obwodnicy Pelplina, który był do tej pory niewykonany. Przewidujemy, że pierwszy etap robót zakończy się około 10 października, natomiast drugi etap, czyli budowa tego zjazdu i nowej rzeczy, czyli takiego spacerniaka, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lasku na Pulku w drugiej części roku. Również uzupełnimy plac Nivea w postaci dobudowy tam fragmentów bruku, który będzie tam prowadził ze strony ulicy Starogardzkiej od Pulka. Również planujemy jeszcze na tym placu Nivea dodatkowe inwestycje, które podwyższą komfort naszych mieszkańców. Myślę, że poczekamy jeszcze trochę też z oficjalnym otwarciem, zobaczymy, jak nam się pracę uda zakończyć. Jeżeli pogoda nie będzie przeciwko nam, to po 10 października będziemy już więcej wiedzieli. Odnośnie tych dodatkowych elementów infrastruktury na nowym podwórku Nivea, czy jest Pan w stanie coś zdradzić, co to będą za elementy? Tak, na pewno chcielibyśmy tam wykonać zabruki, bo jest jasne, że dzieci muszą dochodzić tam po bezpiecznym chodniku. Myślimy o oświetleniu tego obiektu, ale zobaczymy, to musimy uzgodnić najpierw z energią, dlatego że jeszcze ważniejszym elementem, jest, nad którym trwa projekt, jest skablowanie tej linii, która tam idzie wokół, bo pewnie Państwo, którzy korzystają z tej infrastruktury, wiedzą, że obok placu Nivea na Pulku jest też boisko, z którym korzystają dzieci, a już tuż niedaleko jest linia niskiego napięcia i też musimy przygotować projekt na jej skablowanie, więc to wszystko musi być w ramach jednego procesu inwestycyjnego, ale oświetlenie, no i myślimy też o jeszcze dodatkowych elementach infrastruktury, ale na razie niech to pozostanie niespodzianką, zobaczymy, jak się będzie sprawował nam ten plac. Na pewno też monitoring trzeba przygotować, bo jest jasne dla nas, że wszędzie tam, gdzie jest publiczna infrastruktura, potrzeba też monitorowania jego wykorzystania. A ulica Starogardzka i monitoring? Tak, na Starogardzkiej mamy monitoring, jedną kamerę, co prawda ona jest niewystarczająca, natomiast na ulicy Starogardzkiej jest, mamy ten kłopot, że ona jest, usytuowanie jest takie, że ona jest na górce, która schodzi w dół i tam te punkty dostępowe nie wszystkie są, powiedziałbym, równie dobre, ale na pewno mamy jeszcze w planach uzupełnienie tego monitoringu, także spokojnie. Wiem, że też na ulicy Starogardzkiej elementem projektu dużego wodno-kanalizacyjnego, który będzie robił Pelkom, na który próbujemy pozyskać środki, będzie też częściowy remont ulicy Starogardzkiej i Placu Wolności. To też jest element, który pozwoli nam spiąć całą taką tą triadę inwestycyjną, że będzie Pulko, będzie ulica Słowackiego. Planujemy też, gdyby nam się udało uzgodnić z wykonawcą, jeszcze remont chodnika na ulicy Podgórnej, na cmentarz i wtedy Plac Wolności Starogardzka, więc cały ten, ta część Pelplina, myślę, że zyskałaby bardzo na funkcjonalności, ale też wizerunku. Także no, trzeba trzymać kciuki, żebyśmy wszędzie pozyskali środki, to będziemy robili te inwestycje.